większą część żółtych płatków. Teraz dokończymy. Tutaj jeszcze też posmarujemy trochę klejem. I przyklejamy to na miejsce. Widzimy, nasz kwiatek już jest gotowy z dwóch warstw, wygląda bardzo ładnie. Teraz bierzemy nasze 5-centymetrowe czarne kółeczko i pokrywamy je klejem. To jest środek naszego kwiatka. I przyklejamy na środku. Tak prezentuje się nasz gotowy kwiatek. Widzimy, wygląda bardzo ładnie, kolorowo. Teraz odstawiamy go na chwilę i weźmiemy się za naszą listewkę. Przyklejamy na górę listewki. Teraz musimy odkleić folię zabezpieczającą od naszej taśmy. Czyli będziecie mieć z tym trudność, poproście kogoś dorosłego. Nie jest takie łatwe. Jednak jest cieniutkie. I teraz do tej taśmy dwustronnej przyklejamy górę naszego kwiatka. Położę tak i Wam pokażę. O. Trzeba trochę mocniej przycisnąć. O. Proszę bardzo. Taki wygląda nasz gotowy kwiatek na dzień mamy. Mamy jeszcze kilka alternatyw. Jeżeli chcecie, Wasz środek możecie pokryć klejem magikiem oraz obsypać kaszą, na przykład gryczaną. Wtedy będzie to wyglądało trochę bardziej realistycznie, trochę efekt będzie lepszy. Oczywiście możecie też, jeżeli macie więcej czasu w domu oraz chcecie się troszeczkę więcej pobawić, możecie wtedy przygotować jeszcze jedną taką stronę kwiatka, taką samą. I wtedy obklejamy taśmą dwustronną naszą listewkę z dwóch stron i przyklejamy taką samą część po tej stronie. Wtedy nasz kwiatek będzie dwustronny. Oczywiście możecie zrobić także więcej listków. To Was nie ogranicza, tak samo jak i kolory. Do zobaczenia w następnym filmiku. Mamy nadzieję, że Wam się podobało.